następnej, ale degustacji, tym razem szkockie piwo z Brodoga. Hazy Jane, New England IPA, 7,2% alkoholu. Kapsel zwyczajny, czyli logo browaru. Piesek jest tutaj. Jest to piwo, w którym użyto wodę, schód jęczmienny, pszenicę, chmiele, owiec i drożdże. Natomiast na stronie piszą, że jeśli chodzi o słody, to użyto karafy kryształowego, jasnego, czyli pale, i żyta. Właśnie. Chmiele. Amarillo, Hallertau Blanc, Magnum, Mandarina, Bawaria. Bardzo ładnie. I był 50. No i mamy piwo. Zdecydowanie jest hazy, czyli mętne. Piana bardzo dużo się zrobiła przy nalewaniu, ale zdążyła już opaść. Zostało trochę suchej piany na szkle. O, z samego dna to już w ogóle całkiem błoto leci. O, teraz dopiero dowaliło. W carbon charge jasne. Jak widać, jak jest bardzo mętne, robi się takie aż jak sok pomarańczowy. Piana nawet ładna, małe, w większości małe i średnie pęcherzyki. Bardzo ładnie to wygląda. Aromat piękny. Dużo egzotycznych owoców, mango, ananas, trochę sosny, trochę cytrusów. Naprawdę bardzo ładny aromat. I jest go bardzo, bardzo dużo. Bardzo zachęcające. Spróbujmy. No, już smak nie jest aż taki egzotyczny i owocowy. Niestety. Jest dużo takich akcentów pochodzących ze zbóż, czyli mamy ziarnistość pszenicy, mamy takie lekkie wygładzenie z owsa, ale mamy taki przyprawowy też efekt pieprzny troszeczkę z żyta. Ale to jest właśnie tak bezsmakowe, bez tych owoców. Jest odrobinę cytrusowości gdzieś na boku, ale pierwsze co czujemy, to po prostu zboża, nic więcej. Nie ma nawet słodowości, słodkiej słodowości nie ma tutaj nawet. Jest dosyć wytrawne to piwo. Później wchodzi goryczka, nie jest zbyt wysoka, ale przyjemna. Dużo grejpfruta i sosny. Żywiczności. I ta żywiczność narasta i narasta i w końcu zwycięża nad grejpfrutowością i mamy to połączenie z aromatem. W aromacie też było sporo żywiczności i sosnowości. Sosny. Ale w smaku nie ma owoców egzotycznych. Żadnych. Trochę cytrusowości na końcu, które daje nawet bardzo fajną pijalność. Taki efekt odświeżający. Przyjemnie się to pije. Natomiast jest spory kontrast między aromatem a smakiem. Alkohol jest bardzo ładnie ukryty. To trzeba powiedzieć. Nie czuję się go w ogóle. Tak, czuję się to. Ziarnistość się czuje. Te wszystkie zboża. Jest wytrawnie. Nie jest cienko, ale wytrawnie.
Nie ma słodyczy. To jest ciekawe. Ciekawe piwo, ale aromat dawał takie jakby wrażenie, że będzie praktycznie taki, nie wiem, trochę mus owocowy, że będzie fajnie owocowo, a tu nie jest. Aromat jest piękny. Smak wykastrowany troszeczkę, mi się wydaje. Nadal jest fajnie i pijalnie, ale wydaje mi się, że tego brakuje tutaj. Natomiast warto spróbować, bo piwo jest ciągle dobre. Dobra? Napiszcie, co myślicie o tym piwie, bo ja myślę, że jest za duży kontrast między aromatem a smakiem. I ja wolałbym, żeby było więcej tego smaku egzotycznych owoców w piwie, a nie tylko sam aromat. Ale no, to jest sprawa gustu. Napiszcie, co myślicie o tym. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Tak jak mi się podoba to piwo, tak dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o przycisku notyfikacji w kształcie dzwoneczka, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak że będziecie na bieżąco. A przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. Wasze zdrowie. Slan dziwa.